Dzisiaj jest nasz ostatni dzień na Bali. Po dwóch wspaniałych miesiącach pełnych nowych doświadczeń, przyjaźni i pięknych widoków postanowiliśmy ruszyć dalej. Na razie niedaleko, bo na sąsiednią wyspę o nazwie Nusa Penida. A potem zobaczymy. Przyjechał nasz zaprzyjaźniony pan kierowca i będziemy ładować walizki i opuszczamy wspaniałą willę. Zawsze to samo. Podekscytowany? Bardzo. Maski jeszcze musimy założyć. Pan kierowca też zgodził się przechować nam walizki u siebie w domu, bo na Nusa Penida jedziemy tylko, płyniemy tylko na 4 dni, a później przenosimy się na jeszcze inną wyspę. I bierzemy ze sobą na Nusę tylko taką małą walizeczkę. Tyle nam rzeczy na 4 dni wystarczy. Płynie? Dzisiaj pierwszy raz w życiu bałam się płynąć łódką. Nie wiem dlaczego, zwykle nie mam w ogóle problemu z tym. No i nastąpił wyciek tej paliwa. I dryfujemy. No właśnie sprawdzę, czy są life jackets na miejscu. Których nie ma. A mi jest niedobrze trochę. Czy są to twoje wymarzone walentynki? Będą, jeśli... Mogą, jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, że będą. Nie lubię fal. Właśnie trwa akcja ratunkowa. Do końca wiemy, co się wydarzyło, ale najprawdopodobniej zabrakło paliwa. I właśnie przyjechały chłopaki. Będą nam transferować trochę paliwa. Koniec akcji ratunkowej. No i już? No. Tak nie jestem w stanie podnieść głowy. Przywieźli parę baniaków swojego. No bo musieli napełnić te baniaki, nie? No i... To nie są najlepsze walentynki w życiu Eli. Ale będzie dobrze. Dalej,
już dzisiaj, jak jestem pod wrażeniem. O, ładnie. Mimo zmęczenia postanowiliśmy pójść spacerem na kolację do najbliższej restauracji, wybranej zupełnie przypadkowo. A wyglądała ona tak. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. Wczoraj przypłynęliśmy z przygodami, co prawda, ale szczęśliwie na Nusa Penida. I dzisiaj jest nasz pierwszy taki pełen dzień. I właśnie sobie tutaj przyjechaliśmy motorkiem na Diamond Beach. I chcemy zejść na tą plażę. Ale niestety tam jest tłum po prostu ludzi, którzy sobie robią zdjęcia na tle tej plaży i będziemy musieli chyba przeprosić i po prostu przemknąć między nimi. Ale jest naprawdę pięknie. Widoki są przepiękne.
schodzimy na plażę. Podobno jest troszkę strasznie po drodze. Ja mam lęk wysokości w takich sytuacjach. Nie jestem pewna, czy zejdziemy na pewno. Widać, nie jest aż tak źle. I skończyły się schody. Ale pięknie. Udało nam się też wejść na górę, ale było to dla mnie trochę bardziej przerażające jednak. A te widoki trochę mi się kojarzą ze szkockimi widokami, prawda? Po tej stronie, ale to jest jednak cieplej, a te widoki w ogóle nie są szkockie. Nie da się nie dyszeć po takiej wspinaczce. Dla ciebie to nie było takie trudne, nie? Nie. No ja mam lęk wysokości, dla mnie to było trudne. Jest nasza strzała. Troszkę odrapana, ale nasza. Ale nadaje się. Jedziemy. Niestety ten dojazd nie jest najfajniejszy. Dlatego Grzesiu jedzie sam, żeby był lżejszy motor. Tak maleńka. Postanowiliśmy złapać trochę jeszcze ładnych widoków.